Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorwpl. a was chciałbym zaprosić na dosyć taki filmik reakcyjny, mogę to tak powiedzieć. Taką mini pogadankę, mini reakcję, jak chcecie sobie to nazwać. Otóż przed oczyma widzicie obraz. Pomidor, ale czego to jest obraz? Co, co ty chcesz nam w tym momencie pokazać? W ogóle co to jest za film? Dlaczego ty tak na małej kamerce sobie tu na razie gadasz, a tutaj odpalony film jakiś jest? Otóż słuchajcie, dzisiaj sobie zareagujemy i skomentujemy e, Crash Rumble oficjal trailer. Bo jak wiecie, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, rok 2020, było zapowiedziane trzy gry z Crashem. Był zapowiedziany Crash Bandicoot 4. Był zapowiedziany martwy, już co prawda, Crash on the Run. I jeszcze trzecia tajemnicza gra, która wtedy nosiła nazwę Wampa League. Jak możemy w tym momencie zobaczyć, nazwa Wampa League została zmieniona na Crash Rumble. A przynajmniej tak wynika z tytułu tego filmu. I w tym momencie chciałbym zaprosić Was na przygodę i razem z Wami tę minutę poświęcić i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Zainteresowani? No to lecimy z koksem, kurde. Oh, maybe we're we should you and Noel. Let the haters talk. We gon' rock the wall. I'm a real king. Come on and get it. You never had nothing quite like me. I'm a real king. No dobrze, obejrzeliśmy sobie już ten trailer. I co z niego wynika, że bardzo fajna gra szykuje się na rok 2023. Naprawdę, po tym trailerze są pewne domysły, bo przynajmniej spotkałem się z takimi opiniami, że niektórzy czują taki vibe crasza basza. Inni po prostu mówią, że to jest Crash Bandicoot Battle Royale, bo też z taką opinią się spotkałem. Ja natomiast powiem, że... Zacieram rączki w tym momencie. Ponieważ jeśli to będzie... Znaczy mam nadzieję, raczej takie są... Myślę, że to będzie na pewno potwierdzone, że... E, będzie to gra z jakimś online'em, multiplayerem, czy czymkolwiek, to uwierzcie... Szykują się potężne streamy takie, kurde. Naprawdę, no, bardzo dobry ruch, bardzo dobry ruch, i szczerze, jestem naprawdę tego ciekaw, jak to będzie finalnie wyglądało. Bo po trailerach wiadomo, wygląda to fajnie. Crash on the Run też po trailerach wyglądał bardzo fajnie, a z czasem się znudził. Ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie czegoś podobnego, że gra będzie się mocno powtarzać. Tylko mam nadzieję, że czymś nowym nas przy okazji zaskoczy, no nie? Tak więc. Ja się jaram osobiście. Ja się osobiście jaram. Jestem podjarany oglądając to przed chwilą. Czuję mega hype. Jestem tylko ciekaw, po ile ta gierka będzie chodzić, bo jak widzicie, jest tutaj informacja, że ta gra trafi na PS4, jak i PS5. A więc jeszcze się załapie. Już to nie będzie tak, że, kurde, Crash teraz tylko na PS5 będzie, bo ten Crash jeszcze będzie na PS4, jeszcze nawet na Xbox One, Xbox Series X, slash S. Kurde, co tu mogę więcej powiedzieć, kurde, Crash Team Rumble! Crash Team Rumble, CTR w sumie w skrócie. Ej, właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że to jest skrót CTR. Crash, yy, literka C. Team, literka T. Rumble. Znowu kurde CTR? Naprawdę? CTR2? <ścoughs> Nie, to oczywiście sobie teraz jaja robię z tym CTR2, ale wiecie, no tak śmiesznie to zabrzmiało. Dobra, daję tutaj łapeczkę w górę. I cóż mogę więcej powiedzieć? Chyba to nawet dzisiaj wrzucę, 9 grudnia, bo tegoż dnia to nagrywam, bo to pojawiło się ten film chyba 2 godziny temu. Eee, tylko zamiast o godzinie 15, o której dzisiaj wlatuje Sonic Frontiers, no to wleci to powiedzmy o godzinie 20, 21. A może jutro o 15, zobaczymy. Będę musiał pomyśleć nad tym. Bo w sumie filmu nie mam na jutro. To być może jutro to właśnie wleci, kurde. No to myślę, że będzie dobry ruch. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. I dajcie znać, co sądzicie o tym w sekcji komentarzy. Na razie, kurde.